O Józefie uwielbiony, nad anioły wywyższony, Stwórcy swego jest piastunem, Matki Jego opiekunem. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy, przeżywamy niedzielę, niedzielę letnią, upalną, ale Pan ostłodzi i ostudzi każde nasze pragnienia i myśli. Dlatego też i przychodzimy do Niego podczas tej świątecznej niedzieli. Drodzy, tak jak bywa w życiu, również i w naszym życiu salezjańskim, są czasy powitań i pożegnań. Nie żegnamy się na zawsze, ponieważ jeszcze nie odchodzimy z tego świata, ale dzisiaj przychodzi nam pożegnać z naszej wspólnoty parafialnej księdza Mieczysława, który 6,5 roku pracował w tej parafii, szczególnie zajmując się pracą z ministrantami. Ksiądz Mieczysław został skierowany przez naszego księdza prowincjała do pracy w Polanie, w Bieszczadach, także zostaje na terenie naszej archidiecezji przemyskiej. Ja ze swej strony chciałbym mu serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie i pracę na różnych sektorach naszej parafii, szczególnie jako wikariuszowi parafii, obecność w kancelarii, również i podejmowanie chrztów, dzieci, pogrzebów. To wszystko było udziałem księdza Mieczysława. A przede wszystkim, tak jak powiedziałem, praca z ministrantami, lektorami i przygarnianie chłopców, zachęcanie do służby przy ołtarzu. I myślę, że ta praca przysporzyła wielu chłopców, którzy chcą być przy ołtarzu i służyć Panu Bogu. Dziękuję księdzu Mieczysławowi również za tą pracę taką niewidoczną. Mianowicie był odpowiedzialny za pisanie kroniki naszego domu zakonnego, parafii, a w ostatnim czasie też tworzy kronikę sanktuarium świętego Józefa. Dziękuję również za dokumentację wszystkich wydarzeń. W większości te wydarzenia możemy zobaczyć na stronie internetowej. Było to robienie zdjęć i również relacji filmowych. Również dzisiaj serdecznie chcę podziękować panu Marianowi, który jest z nami i filmuje ważniejsze wydarzenia, które możemy później oglądać na YouTubie, czy też na naszej stronie parafialnej. Właściwie we dwóch tworzymy stronę parafialną z księdzem Mieczysławem. Zresztą można tam zobaczyć, kto dodaje coś, bo jest podane nazwisko i imię księdza, który dodaje. I właściwie to czynię ja i ksiądz Mieczysław. Bardzo serdecznie księdzu Mieczysławowi również za to dziękuję. Dziękuję też za przejęcie i bardzo gorliwe staranie się o to, aby dobrze wypadła pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej z naszej wspólnoty parafialnej. Nie będę ukrywał, że jest deficyt pielgrzymkowy teraz. Widzimy grupy, które chodzą do Częstochowy. W tej chwili te grupy są o wiele, wiele mniejsze, jak to bywało przez poprzednie lata, również i do Kalwarii Pacławskiej. Ale w zeszłym roku, pewnie też i dzięki zabiegom księdza Mieczysława, nasza grupa była największa z Przemyśla.
Dlatego też dziękuję za tą pracę, nie tylko pójście na pielgrzymkę i powrót, co jest wielkim też i pewnie trudem, ale tą pracę całoroczną, mobilizowanie osób. I dziękuję za tą pracę też inną jeszcze, taką u podstaw, choćby przepisywanie intencji, które odczytujemy na mszę świętą i wiele, wiele innych za dyspozycje, za również różne inicjatywy, które później jako parafia realizujemy. Księdze Mieczysławie, zawierzamy Twoją osobę i Twoje kapłaństwo świętemu Józefowi w sanktuarium świętego Józefa. Zawsze jesteś i będziesz mile widziany w naszej wspólnocie parafialnej, a na nowej placówce z nowymi obowiązkami niech Pan Ci błogosławi, szczególnie przez przyczynę świętego Józefa. Szczęść Boże na nowej placówce, nowej pracy i do Przemyśla zawsze zapraszamy. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby modlić się z tym sercem, złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak już wydaje na śnieg dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim.
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrali się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzeg. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Siewcom, który sieje ziarno Słowa Bożego, jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy ową glebą, na którą padają te ziarna. I myślę, że my tu zebrani, tak sobie myślimy, jaki plon wydaję w swoim życiu? Plon Słowa Bożego, plon tego, że jestem dzieckiem Bożym od momentu Chrztu Świętego, poprzez pierwszą komunię, spowiedzi, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa. Może nie wszyscy wydajemy ten plon stokrotny, sześćdziesięciokrotny, a może tylko trzydziestokrotny. To jest czas mobilizowania. Jak widzimy, ciągle jest coś do poprawienia w życiu każdego z nas tu obecnych, drodzy bracia i siostry. I podobnie te moje 6 lat, to była taka praca wśród was i dla was. Cieszę się, że przy ołtarzu dzisiaj jest tylu lektorów, ministrantów, są kandydaci. To jest radość kapłana, który ma świadomość, że przynajmniej te 30, przyniósł ten owoc 30-krotny w swoim życiu. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dalej owocowało. To ziarno Słowa Bożego, ziarno umiłowania Eucharystii i służby przy ołtarzu. Każdy z nas jest powołany na apostoła, byśmy wzajemnie się umacniali w tej naszej drodze. Dlatego takie momenty są ważne dla każdego z nas. Bo zobaczmy, w naszym życiu mamy przewodników. Najpierw są nimi nasi kochani rodzice, którzy troszczą się o nas, dbają, pomagają dojrzewać, dorastać. Później przychodzą inni przewodnicy, którzy prowadzą, jak nauczyciele, wychowawcy, czy ksiądz Mieczysław od ministrantów. Każdy z nich ma do spełnienia swoją rolę,
w życiu każdego z nas. Ale ważne jest, byśmy umieli później wybierać sobie mądrze tych przewodników, którzy może wymagają, może czasami mobilizują, ale zawsze zależy im na dobru każdego i każdej z nas. Myślę, ten czas bardzo owocny, mimo pandemii i innych sytuacji, pokazuje, jak wiele dobra możemy zdziałać, jeżeli działamy razem. Kandydaci, ministranci, lektorzy, ceremoniarze i ich czcigodni rodzice i wy, drodzy bracia i siostry, przez swoją modlitwę, życzliwe słowo, również przez te ofiary składane w pierwsze piątki miesiąca, które później szły też na rzeczy ministranckie, czy to były coś słodkiego, na boisku jakieś napoje i tak dalej, to dzięki wam, dzięki waszej hojności, to dobro mogło się realizować w życiu służby liturgicznej. I za to chcę wam dziś podziękować. Za wasze dobre słowo, chętną pomoc, życzliwość, za to, że czasami żeście nawet ubiegali moje myśli, księże, zrobię to, przygotuję coś innego. Za to jestem wdzięczny. Czyli wdzięczny jestem wam, kochani, tu zebrani po tej stronie, jak w tej chwili patrzę na was, i wdzięczny tym, którzy są przy ołtarzu. Jestem z nich dumny. I myślę, że to też przyniesie nam radość, kiedy każdy z nas dobrze spełni swój obowiązek. A więc życzę wam, drodzy bracia i siostry, aby każdy i każda z nas przyniosła Bogu, rodzinie, naszej ojczyźnie i całemu Kościołowi jak najobfitszy plon wiary, nadziei i miłości. Amen. Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący.
Yeah.
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus niestety powiedział z apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy, że nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą nabywaj jego pokoju i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni zostali wezwani na Jego ucztę. Panie Jezusie, abyś przyszedł do mnie, ale chodź tylko słowo, a będzie zrobiona dusza. Tu zebrani bracia i siostry, drodzy lektorzy, ministranci, kandydaci, ceremoniarze, abyście w dalszym ciągu, wypełniając swoją posługę z godnością, pamiętali, że służymy nie temu księdzu czy drugiemu, służymy Panu Bogu i dla dobra naszej parafii. A obecnie sanktuarium świętego Józefa, co powinno nas jeszcze bardziej powiedzmy się Bogu przez samego świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archanioł. Jedno słowo właśnie zdjęcie, zwłaszcza również jednego ministrantów, lektorów, ale również rodziców tutaj obecnych na tej dzisiejszej mszy świętej. To jest chrześcijańskie pozdrowienie. Szczęść Boże, niech towarzyszy nam w naszych codziennych drogach wzrastania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Życzyć Ci radości i pokoju wciąż. Mogę życzyć blasku słońca
i pogodnej pieśni głosu. Mogę życzyć Tobie szczęścia, które wyśnisz sam, lecz życzę Ci Jezus. Lecz życzę Ci Jezus. Lecz życzę Ci Jezus bardziej niż wszystkiego. Mogę życzyć złotych liści, gładkiej ścieżki w dal. Mogę życzyć skarbów, które z marzeń zrobią fakt. Mogę życzyć Tobie raju i codziennej tęczy blasku, lecz życzę Ci Jezusa. Lecz życzę Ci